kilka dni temu wydaliśmy poradnik miejskiego rowerzysty, w którym przedstawiamy sposoby jeżdżenia po mieście rowerem. Są porady właśnie, jak poruszać się rowerem w mieście zimą, w czasie deszczu, jak zabezpieczyć rower przed kradzieżą, jak wyposażyć rower tak, żeby się jeździło bezpiecznie i wygodnie. Jest kilka też porad, w jaki sposób poruszać się po mieście, czyli jak wykonywać skrzyżowania, jak jeździć drogami rowerowymi, jak korzystać z pasów rowerowych. Poradnik jest dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia i za kilka dni ukaże się też w wersji papierowej. Jak będzie można go dostać? Na pewno poradnik można dostać przyjeżdżając na masę krytyczną, bądź przychodząc do naszego stowarzyszenia we wtorki i w czwartki. Sezon rowerowy dla rowerzysty nigdy się nie kończy, można jeździć w zimę i w lato. To kwestia dobrego ubrania. W zimę, jeśli jedziemy rowerem do miasta, trzeba na pewno się lepiej ubrać. Trzeba właśnie założyć poncho, dobre chlapacze na rower i ciepłe rękawiczki. Cała reszta jest taka sama jak w lato. Kosztuje taki... Za to dałem 150 zł, więc nie małe pieniądze, ale opłaca się za to wyjść. Można wystawić ręce. Wtedy łatwiej sygnalizować. Zimę przydatne są rękawiczki, niekoniecznie takie małe, rowerowe, tylko najlepiej w sklepie narciarskim jakieś grubsze. To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Dużo kosztują takie rękawiczki? Dobre rękawiczki około 60-70 zł. Jeszcze dżobo, oczywiście każda inna dżobka jest dobra. Jeśli ma daszek, to jest lepiej dla rowerzysty, bo jeśli pada deszcz, to zawsze są trudności. A co jeśli chodzi o buty, spodnie? Jeśli jedziemy już w takim ponczu i jeśli mamy dobry chlapak z przodu, to każde jedne buty i każde jedne spodnie ma sobie rower. Czyli chlapaki też powinniśmy mieć. Tak, im dłuższy błotnik, im dłuższy chlapacz, tym wygodniej się jeździ.